Drodzy rolnicy, zapraszam Was do przeczytania 39. numeru tygodnika poradnika rolniczego, w którym piszemy m.in. o tym, kogo nie boli, temu powoli, czyli kto nie chciał utrzymania zakazu importu ziarna z Ukrainy. Zastanawiacie się, jaka będzie zima? Zapraszamy do przeczytania prognozy Józefa Gorela, rolnika i synoptyka. Piszemy też o tym, że ziemia zdrożała w Polsce średnio do 63 tysięcy złotych za hektar, a są województwa, gdzie średnia cena to 85 tysięcy. Gdzie są pieniądze rolników, którzy sprzedali zboże zakładom zbożowo-młynarskim w Chrubieszowie? Ich właściciel został w pierwszej instancji skazany za 79 zarzutów, a 3 milionów jak nie było, tak nie ma. Pamiętajcie, 24 września są wybory do izb rolniczych. Jak na Podkarpaciu udaje się uprawa pasowa rzepaku i czy warto planować opóźniony się w pszenicy. Jak kombajn zbożowy radzi sobie ze zbiorem maku, co potrafi nowy najmniejszy klas i jak spisuje się kombajn do fasoli własnej roboty. To tematy z działu technika, który jest w tym tygodniku szczególnie obszerny, bo mamy targi agroshow. Piszemy też o rodzinie Błażejewskich, produkującej tuczniki w cyklu zamkniętym, która od dziewięciu pokoleń mieszka na skraju porów tucholskich. Zastanawiamy się też, dlaczego Krzysztof Szaciło, dostawca do Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej, tak obficie ścieli słomą legowiska dla swoich krów. I na koniec o trzynastym zjeździe kół gospodyń wiejskich w Licheniu, który był dosłownie wisienką na torcie. Naszych czytelników bardzo serdecznie zapraszamy na stoisko B374 na Agro Show. Czekamy tam na Was. A jeżeli ktoś nie ma tygodnika poradnika rolniczego, wystarczy kliknąć na link poniżej, wypełnić formularz i wyślemy bezpłatny egzemplarz.